niezmiernie cieszę się, że tak licznie Państwo przybyli do Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury na wystawę Prosto z chmur Piotra Strzeleckiego. Nie przedłużając, oddam teraz głos panu Grzegorzowi Gregolowi, prezesowi Towarzystwa Lotniczego w Świebodzicach. Piotr jest taką osobą, można powiedzieć, że jest lotnikiem, choć nie jest członkiem personelu lotniczego, bo to z kolei już Stanisław Latwis powiedział, że każdy, kto jest tapicerem, ślusarzem czy innym, popycha sprawy lotnictwa do przodu, jest lotnikiem. I właśnie Piotr, choć sam nie może latać, jest takim pełnokrwistym, pełnoprawnym lotnikiem i jego dorobek jest tutaj. Piotrze, dziękujemy Ci bardzo. Nie mogę nic miłego o Piotrze powiedzieć, bo tak, poznałem go w 1988 roku, jako młodego chłopca, przyszedł do mnie uczyć się fotografii i ja go niczego nie nauczyłem. Ale nie nauczyłem go dlatego, że on już wiedział wtedy więcej niż ja. Potem spotkałem go po paru latach, poprosiłem o współpracę w ramach działalności komisji i rzeczywiście zgodził się. Pracował z nami przez szereg lat, prowadził różnego rodzaju szkolenia, kursy dla nas i wtedy też sobie uświadomiłem, że ten dystans mojej niewiedzy w stosunku do fotografii jest tak olbrzymi, że Piotr mnie po prostu przytłaczał. Wystawa, którą Państwo oglądają, jest podzielona na dwie części. Pierwsza część tam są to zdjęcia w formie elektronicznej, taka nowoczesna forma. Natomiast tutaj jest taka forma klasyczna. Zapraszam do oceny i oglądania. Proszę Państwa, dziękuję za przybycie. W razie jakichkolwiek pytań jestem do Państwa dyspozycji. A może jeszcze dwa słowa tylko powiem o samej wystawie jeszcze. To są zdjęcia robione na pokazach lotniczych w Polsce, w Czechach, w Niemczech, no i tutaj na naszym lotnisku się Świebodzica. Jest to dorobek kilku lat. Jak zaczęła się Pana pasja fotografii lotniczej? Proszę Pani, mój kuzyn zaraził mnie. Byłem u niego w odwiedzinach w Wieliczce i zobaczyłem stojący na telewizorze samolot sklejony z małego modelarza. Zakochałem się w tym. I tak zaczęła się moja pasja. A kiedy to było? Dawno to było? Jak miałem 5 lat. Które z tych zdjęć zgromadzonych na tej wystawie jest dla Pana najważniejsze albo ma największą wartość? Trudno mi jest to powiedzieć, które ma największą wartość. Przy którym robiłem pierwszy raz w życiu tak zwane air-to-air, czyli zdjęcie samolotu drugiego samolotu. No to jest wrażenie, gdy samolot nie ma drzwi, a obok leci drugi samolot. I wychyla się człowiek z samolotu i czuje ten potężny powiew powietrza. I nie wie, co sama ma zrobić, czy opanować aparat, czy robić zdjęcia. To jest, można powiedzieć, niebezpieczne. Nie, to nie jest niebezpieczne, trzeba się odpowiednio do tego przygotować, wiedzieć, jak się zachować, znać pewne przepisy. Uzgodnić wszystko przed lotem, to jest podstawa do tego wszystkiego. A to są największe wrażenia, jak człowiek jest u góry, lata i może zobaczyć wszystko z góry. Zobaczyć to, co widzi pilot codziennie. Czy jest taki obiekt latający, który marzy Pan, żeby sfotografować? Tak, marzy mi się. Jest to bombowiec strategiczny B-2. Jest to bombowiec, który bardzo rzadko bywa w Europie na pokazach. Generalnie jest to bombowiec, który lata w Stanach Zjednoczonych. Jest to bezogonowy samolot o niskiej widzialności. No, to przepięknie lata w powietrzu, więc to trzeba zobaczyć.